Was w kolejnym odcinku z The Sims 2 Wyzwanie Własny Biznes. I zaczynamy jak zwykle od otwarcia naszej cukierni. Jak widzicie, troszeczkę się zmieniło. Właściwie to troszeczkę nam opustoszała ta cukiernia, przynajmniej tak się wydaje. Ponieważ brakuje chyba jednego stolika, bo nie wstawiłam. Wstawiłam 3 zamiast 4, żeby było tak bardziej przestronnie. A jakoś mi się wydawało, że za dużo tego wszystkiego tutaj. A meble musiałam wymienić, ponieważ sprzątałam mody i niestety nie mogę znaleźć teraz tych uroczych krzesełek. Ubolewam nad tym, ale no nic nie poradzę. Tak to już czasem bywa. Nie zwróciłam uwagi na te karaluchy. Sprzątaj. Może nikt nie zauważył jeszcze. Tak, jesteśmy na 6 poziomie i potrzebujemy teraz 5 gwiazdek do 7. Mam nadzieję, że pójdzie nam szybko. Gdzie te karaluchy to tutaj? Wyrzuciła się? Sprzątaj. I to szybko, a tutaj zaraz musisz iść do klientów. O rany. Wyrzuć. A te, no nie wiem gdzie one są. Tu jeszcze coś się lata, ale... Nie ma już nigdzie? Sprzedaż. Zajmijmy się nimi. O, Landgrab kupił torcik. Mhm. Tak, najlepszy Landgrab. Przepraszam bardzo. Co pani tu robi? Jak ona tam wlazła? Przecież miałam zablokowane drzwi. Zresetowało mi się to. No. Wyprowadzisz ją stamtąd, czy będziesz jej pokazywać? Tak, proszę bardzo, oto moja kuchnia. No nie, ludzie, proszę was! Wypad stąd! Czemu ty ryczysz? Idź do niej! Halo! Czy nasz wypadek jeszcze raz to zrobię? Nie wiem, czemu mi się to odblokowało. Nie pamiętam, żebym to odblokowywała. Skończyły się nam torciki, więc uzupełnij ładnie. Tutaj też uzupełni. W ogóle jak oni sobie sami świetnie radzą, ja nie muszę do nich w ogóle podchodzić. Miło. Sympatycznie, nie powiem, że nie. Nie mam już tortów? Niemożliwe. Co ty? Przecież tyle napiekłam. To jest niemożliwe. Co ja z tym wszystkim zrobiłam? Bez jaj. Jej, mamy 7 poziom! Jej! Nie pamiętam, co myśleliśmy, jak zwykle. Nieograniczone wpływy. Urodzony przywódca. I poważny negocjator. No już mi chyba wszystko jedno, w co idziemy, bo tak średnio z tego korzystam, szczerze mówiąc, więc... No oni nie lubią sprzedaży z zyskiem, ja nie wiem, co mam im dawać. W ogóle nie ma żadnej różnorodności, bo ciągle daje to samo. Bez sensu. O,
jaka kolejka, ale... Nie, on chyba... Co ci się nie podoba, Maciej? Moja cukiernia jest najlepsza. Nie, to nie, bez łaski. 14 gwiazdek potrzebujemy do 8 poziomu. No to dzisiaj pewnie zdobędziemy połowę i w kolejnym odcinku będzie dalsza część. Dawno nie pokazywałam nikomu serniczków, prawda? Armando i Boże. A ja nie mogę. Chodź tutaj do tej babci. Czy tu? No. Dobra. Jak tam nasza koleżanka? Dobrze się czuje. Pieniążki też w porządku. Jacek, zobacz, jakie tutaj mam fajne seraniczki. Panie Jacku. Daję cały czas zwykłą sprzedaż, bo nie wiem. W tej cukierni nikt nie reaguje na żadną inną, więc. Co tobie, koleś? Te puste półki nie wyglądają za dobrze. No ale nie chcę teraz iść piec nic, bo. Bo chciałabym się nimi zajmować dalej. Wydawało mi się, że napiekłam tego tak dużo. Po prostu... Nie wiem, jak to się stało. Dobrze się czujesz? Dobrze się czujesz. Jeszcze. Już mamy 16, więc też niedługo... Chociaż u mnie to zawsze od rana do wieczora wszystko trwa. Żeby tak naprawdę cukiernie były pootwierane. Co ty byś chciał? Chcesz się przywitać pewnie z moją... Kurde no, ona tu ma pracować, a nie. Jej, kolejna gwiazdeczka, super. 10 gwiazdek już nam tylko potrzeba, ej. Coś nam za dobrze idzie, powiem wam. To jest zbyt podejrzane, pewnie kolejny. Równie, jak zwykle. Przecież tak zawsze jest. Nie może być cały czas dobrze. Chyba wszyscy mają dobre nastroje. Z tego co widzę. Bo tak się cieszą, jak im podpowiadam. To jest po prostu podejrzane. Ale ja tam nie narzekam. Jak dzisiaj zdobędziemy jeszcze 8 poziom, to będzie super. Jeszcze tylko zostaną chyba jakieś 2 odcinki do końca. Jeśli nam się powiedzie oczywiście, prawda? Bo zaraz możemy wszystko stracić, to tutaj nic nie wiadomo. Żebyśmy tylko jej nie stracili. Wyślij ją na przerwę. No halo! Pa, pa! Dajcie spokój, ludzie! Tu nic dla was nie ma. Już 19, to co, powoli zamykamy? Chyba nam wystarczy na dzisiaj. No, 8 gwiazdeczek do końca nam zostało, więc myślę, że możemy już zamknąć, bo Beata też jest zmęczona. I co, sobie spróbujemy w kolejnym dniu dobić 8 gwiazdki, ale nie chcę na siłę, powiem wam, bo
Jak się chce coś na siłę, to potem nie wychodzi. Tak to zwykle bywa, niestety. Zamknęłaś? Zamknęłaś, super. Ale nic, już nic nie kupię. Szkoda. No dobra, kochani, to cóż. Widzimy się za chwilę w drugiej. Dobrze, kochani, jesteśmy z powrotem kolejnego dnia. I Beata otwiera właśnie. Jesteśmy na minusie, bo piekłam ciasta tutaj na miejscu, więc... Niestety, ale to zaraz się odbije. Mam nadzieję, 9 gwiazdek brakuje nam do kolejnego poziomu. Aha, podniosłam cenę tortów, tylko tortów. Dałam bardzo drogo i teraz kosztują tyle co serniki. Także tak, albo będą kupować serniczki, które są drogie, albo torty, które są bardzo drogie. Ich wybór. Nie ma to tamto. Trzeba dbać o biznes. No, no, weź się rzutki, przed chwilą piekłam. Przed chwilą piekłam, bo piekłam same torty. Akurat, bo ich mi brakowało. Wszyscy już mają tak wysoko te paski, więc... Kupił. Hej, co był taki tani? Coś ci zakochał babci? Okej. Kto co lubi, nie? Troszkę pouzupełniamy. Siedem gwiazdek. Myślicie, że uda nam się dzisiaj zrobić ten poziom? Byłoby fajnie. Ja muszę zobaczyć, ile ten tort kosztuje, bo... Co znaczyłam, żeby był bardzo drogi, a wydawało mi się... Właśnie, że coś tu jest nie tak. No. Nie może być tak, że ten tutaj jest za 112, a ten po 135. Dlatego on go kupił i nie narzekał. Takie buty. Dobra, dobra. Udało ci się jeszcze w promocji. Ale teraz w końcu schodzi mi wszystko stąd, a tak ciągle stali przy tych tortach. Cwaniaczki. Takie cwane bestie z tych simów. Jednak coś mają takiego logicznego myślenia. Też chcą oszczędzić. Takie życiowe to wszystko. Jeszcze tylko 4 gwiazdki, bez jaj. Co mi tak dobrze idzie? Ja aż się boję. To jest podejrzane. Ale ta babcia ma wzięcie. Branie ma. Podoba się wszystkim simom. No widzę, że puste. Już uzupełniam. Pokaż mu coś pełnego. Zaraz będę pokazywała wszystkim torty, bo już nikt nie kupuje tortów. Uzupełnij szybciutko, bo nieładnie to wygląda. I co, pokazałaś mu w końcu? Chyba w końcu mu nie pokazałaś. Jeszcze raz. Bo ci kliknęłam tam i się anulowało. Bo ja taka w gorącej wodzie kąpana, wszystko na raz bym chciała. Przestańcie się przyglądać, weź... Ja myślałam, że ty mu pokazujesz towar, a tutaj jakieś flirty. Czemu nie mam sprzedaży z nim? On jest jakiś dziwny, przychodzi tutaj sobie na mnie popatrzeć. Tylko patrzy na moje puste półki. Jestem ślepa, czy naprawdę nie mam tej sprzedaży? W ogóle sobie postanowiłem usiąść z kota. Dokąd ty poszłaś? A nie, Boże, to ktoś inny wyszedł. Ale mam schizę.
Dobra. A, nie możesz się dostać. Takie życie. Już nie mamy galaretek, tak? Dobrze widziałam. Dalej 4 gwiazdki. Ale widzicie, już nie byliśmy na minusie i się odbiliśmy. Odbiliśmy się od dna. Także jest dobrze. Widzicie, tutaj tylko działa zwykła sprzedaż. O, babcia, proszę, toalety. Co się stało? Musiałaś skorzystać z publicznej toalety? Czy ci te minusy poszły? Spodobałaś się Kazimierzowi. Tak swoją drogą, ta babcia siedziała ze mną tutaj chyba całą noc, jak ja piekłam ciasta. Także tak. Nie ma to jak oddana klientka. Czekała całą noc, aż otworzy cukiernię. Także spoko. No kochani, jedna gwiazda i będzie 8 poziom. Chyba tylko na początku mi się zdarzyło, żeby mieć od razu 2 poziomy przedsiębiorstwa w jednym odcinku. Ludzie zaczęli doceniać w końcu mój wysiłek, tak jest. Ale patrzcie, nikt nie kupuje tortów. Uważają, że nie są warte swojej ceny. Przynajmniej inne rzeczy są do mnie. Jeszcze jedna gwiazdka. Kto mi da? Kto mi da? Kto mi da gwiazdkę? Kto mi da? Kto mi da gwiazdkę? Kto mi da gwiazdkę? Jest! 8 poziom! Jej, jej, jej! Dobra, to kończymy z hurtem, a potem skończymy z motywacją. I akurat do 10 poziomu dociągniemy do motywacji i... Albo gotówkę. Bo będziemy musieli postawić nowy sklep. Więc gotówka nie byłaby takim głupim rozwiązaniem. Bo słabo mamy z finansami troszkę. To muszę to przemyśleć, bo to jest ostatnia gotówka, czyli mam nadzieję, że na kolejnym przedsiębiorstwie się zbogacę. Tak, moja złudna nadzieja. I patrz, aha, dobra. O, straciliśmy już. Za wcześnie się ucieszyło mnie, jak zwykle. 1800, dochód 2000, wydatki 700, no. No, odzyskałam swoją gwiazdkę. Może pokaż komuś. Tutaj pomóż pani się odnaleźć, tak? Witamy w naszej cukierni, najlepszej w mieście, lalala. Cieszę się, że mamy już 8 poziom. Tak nam to opornie szło, a teraz w końcu idziemy do przodu. Koleś! Co wy tu robicie? W ogóle co to za typ? On się mnie uczepił? Od kiedy on jest moim przyjacielem? Pierwszy widzę. To jest jakaś niedorzeczność. To jest jakaś niedorzeczność. Oj, babciu, co się stało? Jej, 20 gwiazdek, 20 gwiazdek. Czyżby nastały dobre czasy dla naszego przedsiębiorstwa? Tak, a w kolejnym odcinku wielka klapa, zaczną spadać wszystkie gwiazdki i tyle z tego będzie. Ten tu tylko narzeka, że mam puste półki. Się troszkę ścięło. Ale zobaczy, nikt nie przychodzi, żaden dziennikarz, żeby nam tutaj dodać gwiazdeczki.
jakieś artykuły. Szkoda. Jesteśmy już chyba za sławni. To mógłby ktoś kupić, bo zaraz się zepsuje. Szybko idź do niego. Weźmy coś zaproponuj. Tak. Voilà. Wyślij na przerwę. Już zamykamy, bo nam się towar skończył, a nie chcę, żeby mi spadły przez to gwiazdki. Przyjm pieniądze. Graj Zośkę. Boże, co te wszystkie ludzie ode mnie chcą? Landgrab zaszalał. Ciekawe, ile wyda? Tak mało, Landgrab? Psst, to już inni synowie więcej wydają. Weź sobie stąd idź. Sorry, ale no... nie. Okej. Okay. Na racji. Pa. Pa, pa. No dobra, moi drodzy. Lokal zamknięty. Potrzebujemy jeszcze 19 gwiazdek do 9 poziomu, a mamy poziom 8. Także tak. Tutaj jest uczciwa pensja, więc jest okej. Okay. I masz nadal srebrną rangę. Jak tam nasi klienci? Jest dobrze, tak myślę przynajmniej. No cóż, to w takim razie ja będę kończyć ten odcinek. A co ty taka jesteś niezadowolona z życia? Ujemna wartość przywiązania. No cóż, płakać nie będziemy. Także tak, zbliżamy się powoli do końca. Mam nadzieję, że już niebawem nadejdzie ta wielka chwila i będę mogła otworzyć trzecie przedsiębiorstwo. Bardzo się cieszę, że w końcu idziemy do przodu. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!